Możemy coś... Hej, ja mam pytanko. No. W ogólnie ja jestem nieśmiały. No. Troszeczkę. A robię coś takiego jak Kiss on Slap. No. No i tak podszedłem, stwierdziłem. No dobrze. Spróbuję. No, no. Czekaj, muszę... Czekaj, muszę coś... Mogę tak przodem tutaj, paczkiem? A to pusta? Co? Pusta? Jesteś zajęta? A z tego co wiem, to buziaka się kobiety całują, a my mężczyzna hetero pusta. Tak jest! Bo jest bardziej higieniczne, nie wiem czy wiedziałaś. No dobra, Kiss on Slap, come on. Slap, no, ale to słabo. Kiss on Slap. Ale myślałem, że będzie trochę dłużej. Ale 2-1, ale masz chłopaka. Ale poczekaj, ja mam pytanie, jeśli nie miała być chłopaka, Kiss on Slap. Okej. Czyli 3-0, bardzo mi miło. Ale cały czas takie wylecz tą kamerą, bo ja cię już parę razy widziałam. Znaczy ja teraz dopiero to zacząłem. W sensie... A nie, streamuję jakiś czas. Jasne, mogę na siebie, nie ma problemu. No streamuję, bo tu nie ma co robić, a nie chcę się siedzieć w domu, a ja lubię sobie gadać do kamery, gadać z ludźmi. Siadaj, siadaj. A jaka dolnie usięgnięta. Jak się na imię? Jest niesamowite, że pierwszy pocałowałeś mnie, a później by zapytać o imię. Jestem Filip, miło poznać. Jak się o imię? Kamila. Kamila, miło poznać. Miło poznać, jestem Filip. Mówiłem chyba 2 razy? 3 teraz powiem. Ogólnie tak. Ja sobie streamuję, bo uważam, że chodzenie na imprezę bez streama jest ok, fajne. Ale jakoś mnie nie kręci, bo ja mam trochę lat. Jakbyś mi dały. Nie. Więc... Masz piękne oczy, w sensie masz takie głębokie. A ten? No razie z tobą bardziej więcej się dogadam, myślę, bo ona się wstydzi. Jak jest mój ideał chłopaka? Ile musi mieć w łapie? Ja dobrze wyglądam, czy... Tak? A podobają ci się tatuaże? Ja mam wytatuowane suty. Możesz zobaczyć, to mogę. Jeszcze wyżej, jeszcze pozwolę. Zajmijcie. Na czy będzie? Możesz zobaczyć, jak chcesz. Come on! No dawaj! Jesteś kobietą? Ile razy byłaś chłopakiem? W łóżku. 5 razy rozbierałeś różne chłopaki. To czemu się teraz wstydzisz? To nie jest mój pierwszy raz. Ale wiem, że chcesz zobaczyć. Jesteś ciekawa, nie? Nie poznałaś nigdy chłopaka, który ma wytatuowane suty. Ja mam wytatuowane sutki i to jest bardzo... Jeszcze nie poznałam osoby, która by wytatuowała sutki. I ona czai się, że boi się, gdzieś mi poszedł, jest sama sprawa. A 3-4! Ty... No dawaj, no! No kurwa, to nie pomałem. Czekaj chwilę. Dobra. No dobra, ja też spierdalam. Miło było poznać. Pa, miłego. No dobra, szybko to poszło, ale szczerze mówiąc, żadna z niej mi nie siadała. W sensie...